Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No i niedziela, kochani, witam na zalewie. Wybraliśmy się nad zalew, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, jeśli chodzi o wodę. No niestety, ale na razie są tylko takie widoki i prawdopodobnie do końca marca, no różne są takie ploteczki na temat tego, co się będzie działo z wodą, ale najbardziej optymistyczna to jest taka, że w marcu powoli zaczną dopuszczać. Najmniej optymistyczna, że w czerwcu. Ale generalnie, no jeszcze jak widać, dno na dużej połaci odkryte. Troszkę polatałem dronem, także, ale daleko nie odlatywałem i nie wysoko, bo niestety, ale jest dosyć spory wiatr, także nie chciałem ryzykować, a że miałem baterię naładowaną, więc mówię, wykorzystam i troszkę tutaj sobie chociaż zrobię parę ujęć. Także polatałem, no na łajbie jeszcze nie zamknięta, zaraz wrócę, no to tam będę resztę robił. Co? No, szykuję z takich nowych rzeczy dwa solary dodatkowe i będę próbował jakoś ustawić bramkę jeszcze z tyłu na te solary. No więc no, w takie wstępne pomiary porobiłem, bo dokładnych nie można, no bo niestety, ale jak nie jest masz postawiony, achter sztagi mogą gdzieś tam przeszkadzać. No zobaczymy, ale no jakiś chodziło o to, żeby móc coś kupić, jakieś rurki, coś i zacząć się przygotowywać. No to takie wstępne pomiary porobiłem. Co jeszcze? Aha, no patrzyłem pod przyczepą tą belkę, którą mam, coś mnie złamała ta oś. No ją tam troszeczkę podniosłem tak na krótko lewarkiem. No prostuje się. Kawałek takiego celownika tam nasadziłem, pasuje, no szkoda, że nie jest dłuższy, ale spróbuję, może do sezonu jeszcze zdołam gdzieś załatwić jakiś taki porządny celownik mocny, żeby można to było
no chociaż do wodowania, skręcić w ten sposób, żeby bezpiecznie dojechać i zwodować łódkę. No nic, no co, zasuwam teraz powrotem, bo już zmarzłem, nie ukrywam, bo wiaterek przy tym wietrze, no odczuwalna temperatura no nie jest za wysoka. Także uciekam, Pawciu z Elżbietą, bo razem przyjechaliśmy, jest tam, został, nie chciało mu się tutaj iść, także latałem sam. No co, jeszcze raz panoramkę, zrobię zalewu i uciekam. Jestem już w porcie przy Slipiku, także jak widać, no, nowa tabliczka doszła. No niestety, kochani, teraz się. O! Boberek zaczął, ale ze względu bezpieczeństwa widzę, ludzie skończyli. Bosmani musieli obciąć. No tak, no bo rzeczywiście tutaj. Ale z jednej strony to dobrze, bo to drzewo przy slipowaniu troszkę przeszkadzało. Także Bober zrobił dobrą robotę. No, tak wygląda o tyle mniej więcej. Tu można zobaczyć, o ile poziom się obniżył. Te pomosty stoją już we wodzie. Mniej więcej do tej wysokości jest woda. A tak jak teraz widać, proszę. Zresztą widać po pomoście, jak schodzi w dół. Tym, przy którym stoimy właśnie. To jest nasz pomościk. Do rzeczki. Ale do portu wpłynąć można. Ze zwodowaniem się no nie będzie lekko, ale prawdopodobnie też można. Bo później tam już chyba będzie głębiej się robiło. Wiking trochę został na brzegu. No dobra, to co? Na razie kończymy tutaj. Może jeszcze coś zrobię. Chwilkę pokażę naszą łódeczkę. No i jesteśmy przy naszym odysiku. Zrobimy parę kroków po drabince, bo i tak muszę wejść, żeby pozamykać. Po tych pomiarach wszystkich. No tutaj chcę bramkę właśnie umocować na koszu jakoś. No zobaczymy. Różne koncepcje są. Jedna bardziej już przeważa. No ale dobra. Idę do środka, zamykam. Chociaż na chwilę usiądziemy sobie. Co? Akumulatorek tutaj jeden mały się delikatnie ładuje. No będzie odłączony ten regulator, tam co jest, ten podwójny, będzie tylko na jeden akumulator, a dwa następne solary, które zostaną podłączone, będą na regulatorze MPPT już też jest kupiony. No zdecydowałem się na regulator polskiej firmy Volt. Mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywał i będzie układ taki niby jak dla naszej tutaj szerokości, dlatego światło jakie my mamy dobry. To znaczy wziąłem tym razem dwa solary polikrystaliczne, nie monokrystaliczne,
No podobno lepiej działają na rozproszonym takim świetle, jakie u nas jest. No i ten regulator MPPT, który ma dać też być bardziej wydajny. No, zobaczymy. Założymy, jeden układ będzie chodził na regulatorze PWM-ie i na solarach monokrystalicznych, a drugi właśnie na MPPT i polikrystalicznych. Zobaczymy, który się będzie lepiej spisywał. Także będę mógł już powiedzieć, jak to z praktyki wynika. No dobra, rozgadałem się, uciekamy, zamykamy, bo tam czekają na mnie. To co? Do miłego.